Hej, tu Piotr. Miło mi, że mogę się dzisiaj z Tobą spotkać. Rozpoczęliśmy nowy tydzień. Tydzień temu było nasze spotkanie na Parapsychę TV i jak dobrze pamiętasz, zachęciłem Was, Ciebie do takiej medytacji wdzięczności. Dzisiaj chciałbym właśnie przypomnieć Tobie o tej nowej praktyce, która bardzo fajna jest, która wpływa na nasze emocje, która pozwala nam bardziej cieszyć się, być o taką osobą radosną, uśmiechniętą. Medytacja wdzięczności, wykonujemy ją, pamiętaj, rano, około 5 minut. Na czym ona polega? No polega na tym, że budzimy się, jesteśmy przepełnieni tą pozytywną energią po śnie, mamy tą energię w naszym ciele, nawet jak nie mamy, to oczywiście widzimy siebie jako osobę radosną, szczęśliwą, uśmiechamy się, bo pamiętajcie, że nasz umysł nie rozróżnia tego, co jest prawdą. Nie ma czegoś takiego, że on sobie ustala, że to konkretne jest prawdą, a to jest fałszem. To my nadajemy wartość. Tak samo jak umysł nie rozróżnia, co jest pozytywne, a co jest złe, to my nadajemy wartość tym wszystkim zjawiskom, które zachodzą. On nie ma takiej możliwości rozeznania, dlatego i tutaj rano budzimy się, uśmiechamy się, od razu nasz umysł uznaje, nasze ciało, nasz duch, że my jesteśmy osobami radosnymi, szczęśliwymi, że mamy powody do radości i wtedy zaczynamy praktykować medytację wdzięczności. Dalej w pozycji leżącej zamykamy nasze oczy i wyobrażamy sobie i dziękujemy za to, co mamy, za to, co posiadamy. Dziękujemy. Nie mówimy proszę o to, proszę o tamto, chciałbym to, chciałbym tamto. Nie, dziękujemy. Dziękujemy za fajną pogodę. Dziękujemy za to, że mogę wstać, że mam dużo energii, że za chwilę będę miał pyszne śniadanie. Dziękuję za osoby, które mnie otaczają. Dziękuję za to wszystko, co się tam dzieje, za tą radość, którą mam, za to zdrowie, które mnie przepełnia. Dziękujemy, dziękujemy. Poświęcamy na to 5 minut. Pamiętajcie, aby takie dziękczynienie, w ogóle jakiekolwiek takie praktyki nasze przynosiły fajne efekty, warto wprowadzić do nich wizualizację. Wizualizacja jest czymś bardzo ważnym, ale pamiętajmy, żeby ta wizualizacja nasza była jednak wizualizacją taką mocną, taką bardzo wyraźną i aby ona miała takie znamiona wizualizacji bardzo realnej. Pamiętajmy, aby do tych naszych wizualizacji postarać się włączyć wszelakiego rodzaju nasze zmysły, czyli możemy tutaj wprowadzać piękne kolory, możemy wprowadzać jakieś doznania kinestetyczne, może słuchowe, wszystko zależy od tego, kim jesteśmy właśnie, czy bardziej jesteśmy słuchowcami, czy jesteśmy bardziej wzrokowcami, a może właśnie kinestetyczne jakieś tutaj doznania bardziej nas będą interesować, między innymi smaki możemy wyczuwać, czy też zapachy. Staramy się do naszych wizualizacji to wprowadzać. Dzięki temu będziemy te wizualizacje bardzo wzmacniać i będą one skuteczne. Pamiętajmy także o tak zwanych submodalnościach. Submodalności to są właśnie te nasze elementy, które wprowadzać będziemy do naszych medytacji, do naszych wizualizacji, do tej wizualizacji w medytacji wdzięczności. Czyli pracujmy nad obrazami, pracujmy nad ostrością tych obrazów. No i pamiętajmy, że jeżeli chcemy wizualizować, wzmacniać pozytywnie te nasze doznania, aby one bardziej na nas działały, to starajmy się wyobrażać, wizualizować te nasze doznania bardzo kolorowo, czyli dziękując za jakieś tam dary, które posiadamy. Widzimy te dary w sposób kolorowy, w sposób klarowny. No i ważna jest także, jakby tutaj, jeżeli chodzi o naszą pozycję w wizualizacji. Czasami pracujecie, bo wiem o tym, bo mówicie, jako osoby, które obserwują, które są obserwatorami, czyli widzimy siebie, jak dziękujemy, czy jak, prawda, prowadzimy jakieś tam działania. Powiem Wam, że takie działania, czyli dysocjacja, nasza dysocjacja, bo takie wyobrażanie nazywa się dysocjacją, nie do końca przynosi pozytywne efekty, znaczy będą efekty, ale lepsze osiągniemy, jeżeli będziemy obserwować, będziemy wizualizować, będziemy jakby czuć się jako osobą, która to doświadcza, czyli naszym całym jesteństwem, całym naszym ciałem i to nic innego jak asocjacja, czyli powinniśmy w takiej asocjacji być, czyli widzieć to naszymi oczami. Powinniśmy być i wizualizować to tak, jakbyśmy tam byli. Nie jakbyśmy obserwowali jakieś zdarzenia, tylko jakbyśmy byli bezpośrednio osobami, które biorą w tym udział. Można powiedzieć swego rodzaju aktorem. Pamiętajmy, żeby zastosować te techniki podczas tej naszej medytacji wdzięczności i pamiętajmy, aby ona trwała 5 minut. W naszych kolejnych spotkaniach, takich właśnie tutaj króciutkich, takich liścikach wideo, które do Was nagrywam, one powinny trwać nie dłużej niż 5 minut, żeby Was nie zanudziły. Będę wspominał, jak rozbudowywać te nasze medytacje. Więc pamiętajmy, jak
pracować z wizualizacją, pracujmy nad submodalnościami, no i pamiętajmy, abyśmy byli bardziej w asocjacji niż w dysocjacji. Dziękuję pięknie, już wkrótce kolejne nasze spotkanie, kolejne nasze nagranie na moim wideoblogu. Trzymajcie się, pięknego tygodnia.